Cześć, witam was wszystkich. Mamy sobotę. Już gdzieś koło pewnej godziny. Mamy się zbierać gdzieś koło godziny, godzina 16. Strasznie popadało. W czwartek u nas, z czwartku na piątek mocno padało. W piątek był przelotny deszcz. Z piątku na sobotę znowu bardzo mocny deszcz, dopiero co wyschło. No takie nasze szczęście, że strasznie wiało. Dopiero przed chwilą się uspokoiło i trochę nam podsuszyło. Pojechaliśmy na taką bliską działkę koło domu sprawdzić, czy się lepi błoto do kół. Udało się, można rozlewać. Ja się zapiłem do przyczepy. Mam 8 mauzerów. Tam tak do pełna zalany, gdzieś jest blisko 10 ton, można powiedzieć, ASL-u. No, niecałe. Z przodu mamy widlaka do ładowania. Taka partyzanka trochę. Ja nie mam dużego opryskiwacza, żeby na raz wziąć 4000 litrów i pojechać. Szkoda przejazdu, zwłaszcza że nas te terminy strasznie, strasznie gonią. Ja będę podnosił, lał 1000 tacie do opryskiwacza, może nie całego 1000. I postaramy się rozlać to dzisiaj, gdzieś jest na około 20 hektarów. Rozlewamy ASL w dawce 300 litrów na hektar, bo to będzie gdzieś około 360 kg. To jest taką na dobrą tonę pszenicy, azotu. Także zawsze coś na naszym gospodarstwie ekologicznym, każda tonna się liczy, każde 100 kg się, można powiedzieć, liczy. Zasilamy przedsiewnie, prognozy są optymistyczne. Jutro ma być już 16 stopni, słońce aż do środy. Taka piękna pogoda, tato rozleje całe ASL wszędzie, na wszystkie działki, gdzie jeszcze nie ma zasianego. Ja przyjadę w środę i postaram się jak najwięcej zasiać. Co do wczorajszego pokazu opryskiwacza, ciągnika, był zapięty opryskiwacz. W nocy robiliśmy testy, zalaliśmy 900 litrów wody. Ciągnik się zachowywał o dziwo, bardzo stabilnie. Bardzo, bardzo jestem z tego zadowolony. No także, kurczę, 5R mnie zdziwił, myślałem, że jednak będzie go mocno bujało. 900 litrów spokojnie wody weszło. Ten opryskiwacz waży 600 kg, także zachowywa się bardzo stabilnie. No wiadomo, ASL będzie cięższy, więc trochę na partyzantkę, no ale zrobiliśmy taki myk do skrzyni na przedni balast. Naładowaliśmy kostki brukowej, tak ładnie poukładanej, gdzieś około 100 kg. Ładnie to zbiliśmy pasami, jeszcze w tym miejscu, gdzie sadza się bolec, jest miejsce, wsadziliśmy taką 30 kg belkę. Taka jak od starych ciągników do zaczepu. Także dzisiaj jest około 130 kg więcej na przednim balaście. No i chcielibyśmy przynajmniej te 800 litrów tego ASL lać. No, prosi się ciągnik, naprawdę prosi się o przedni tuz. Także tak jak mówiłem, te prawdy modernizacyjne, najważniejsza jest przedni tuz. Później 100 koni, aż całą resztę będziemy się zajmować. Podniosą sobie te widły tak wysoko, żeby czasem jakiś wariat mnie nie huknął w nie, więc one wystają, także nikomu nie będą teraz chyba wadzić tak wysoko. O, zobaczcie, ojciec już tutaj rozlał, ASL składa belkę. Widać skrzynię. Miał zalane dobre 600 litrów ASL-u. Tu akurat są niecałe 2 hektary, nie wiem, czy coś mu zostało, czy rozlał. No, mamy 13 ton z tyłu. No i ciągniczek już tam. Ale co prawda, no za mało chyba tego przytrzymałem. Teraz mam tutaj dość mocną górkę. Ale sobie jakoś tam wyszedł. Ale już czuję, to już nie jest tak jak wcześniej, że jak zboże miałem 6 ton z przyczepą, było te 8, nie 13, to naprawdę nie czuł tego. To już 5 ton zrobiło tu różnicę, ale tak tutaj genialnie. Myślę, że jakbym dał bardziej wejść na obroty, to by sobie tu lepiej poradził. Na razie jest super. Kurczę, najgorsze, mam trochę humor zepsuty. Źle zajechałem w przyczepę, nie mogłem się wykręcić. Troszeczkę za mocno skręciłem dyszel i kurczę, lekko go zgiąłem. Nowiutki dyszel, no całe szczęście
nie jest ten dyszel na tyle zgięty, że gdzieś tam przyczepa szarpie, ale kurczę, miejmy nadzieję, że ojciec się nie zorientuje, to go dziś wieczorem młotem potraktuje i go trochę naprostuje, to zwalę na niego później, że nie patrzę. Także no, wiecie jakie są moje plany teraz na najbliższe dni. Co tu już chyba nie ma co przedłużać, może nagram parę ujęć jak ojciec rozlewa. No chciałbym wam pokazać jak to rozlewanie wygląda. No natomiast są trzy zabiegi, które wykonujemy w gospodarstwie, do których ojciec powiedział, że dopiero odstąpi od nich, jak przyjdzie na emeryturę za 5 lat. Także opryski, rozsiewanie nawozów i siewy on mi bardzo niechętnie, no jak muszę to jadę, ale bardzo niechętnie mnie puszcza, bo to jest jego działka. Zwłaszcza teraz nowy opryskiwacz, jego nowa zabawka, nie wolno się nikomu dotykać. Co do opryskiwacza, no, to jest taka podstawowa wersja, naprawdę nie ma się czym nam za bardzo podniecać. 1000 litrów Tadlen, 15 metrów Belka. 15 metrów już mówiłem we wcześniejszych vlogach, dlatego, bo tu są pagórki, on się musi tutaj naprawdę bardzo ładnie stabilizować i nie może być tak, że jak będę miał 30 metrową belkę, że tu w jednej strony jest praktycznie przy ziemi, a z drugiej strony 3 metry do góry. No to nie o to chodzi, no niestety takie mamy, ani inne warunki. 15 metrów zupełności wystarcza, zwłaszcza tak jak mówiłem, nie stosujemy ścieżek technologicznych, koniec krzewienia, kończymy wszystkie zabiegi i jakoś na tych przejazdach, gdzie było jeżdżone ciągnikiem, no nie widać, żeby to było jakieś było zagniecone na tyle, żeby tam nie rosły rośliny. Te rośliny sobie jakoś dają z tym radę, nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Wracając do opryskiwacza, pełna hydraulika, natomiast co mnie drażni, ja trochę o tym, no to właśnie to jest tak, jak człowiek chce kupić po kosztach, a dealer ma w nosie, czy będzie zadowolony, czy nie, i jakby, no nie wiem, poczułem, że tak jakby nie poświęcił mi na tyle czasu, jeżeli chodzi o ten opryskiwacz. Przecież mógł mi zaproponować jakieś inne opcje, w sensie powiedzieć, ile za to trzeba dopłacić, bym się zastanowił. Ja byłem święcie przekonany, że te wszystkie sterowania elektrozaworami, znaczy tymi zaworami wszystkimi tutaj, czyli sekcje, i tak dalej, to już będzie na elektrozaworze. No i jest tak, że mam teraz tutaj 7 wajch do hydrauliki. To jest ciężki taki metalowy cały rozdzielacz. Jedną ręką muszę tutaj trzymać hydraulikę, tutaj drugą puszczać. No i jest jeden elektrozawór on-off, włącz-wyłącz oprysk. Okej, no w zupełności wystarczy, ale mimo wszystko jak już miałem wydać te pieniądze, chyba bym sobie wolał mieć już ten tutaj na przyciskach. No nie jest jakaś tragedia, my tych zabiegów nie robimy na tyle w tym opryskiwaczem, żeby płakać z tego powodu. Natomiast jeżeli chodzi o rozlewanie, no już tato ma za sobą 3 hektary rozlane. Naprawdę bardzo fajnie rozlewa, jestem naprawdę zadowolony. Równomiernie, nigdzie tam się nie przypycha, to wszystko jest ładnie. No ciągnie naprawdę bardzo ładnie, sobie z nim daje radę, jestem pod wrażeniem, zwłaszcza, że w instrukcji obsługi napisane jest, że należy podpiąć na niego ciągnik klasy, uwaga, Fendt 720. No ja już widzę, jak tutaj rolnicy zapinają do takiego opryskiwacza 200-konny ciągnik. No i teraz widziałem pod górę. No już E4 wyjdzie. Nie. To już za duża góra, to jest naprawdę duże nachylenie. Zobaczcie, jak tu jest skarpa, się po niej spinamy. Ale spokojnie. E3 1600 obrotów. Trochę za późno, no też znowu podgazowałem, nie dałem wejść na obroty. Chciałem się zredukować. Niby 150 koni ciągnie, no ale to mimo wszystko. Góra robi swoje, naprawdę. Z pustego to i Salomon nie naleje, tak? Ojciec już jedzie za mną, także zaraz się będę rozpinał. Ale w porządku sobie E2 wyszedł.
To chyba byłoby na tyle, zrobię jakąś tam migawkę, jak tam ten ten opryskiwacz pracuje. A tak nawiasem mówiąc, kurczę, przyjechał to na SR, jak to śmierdzi, aż naprawdę takim zapodaje, takim, ja już mówiłem w poprzednim vlogu, taką gnojowicą, nie, jak w stajniach, starych oborach. Tato mówi, że kurde, jemu odpowiada, kurczę, dzieciństwo i tak samo mi się przypomina u babci. No tu moja pszeniczka. No woda stoi, widzicie, dość mocno padało, nie ma tutaj żartów. Ale bardzo ładnie tutaj rośnie, obok jest sąsiad, ma konwencjonalne gospodarstwo. Widzicie, ja bym nawet powiedział, że tu wyżej moja pszenica jest ładniejsza. No ale to wynika z tego, że szybciej była siana, ładnie popadało wtedy we wrześniu i miała czas, żeby się jeszcze tam rozwinąć, troszeczkę rozkrzewić. I tutaj nie było deszczy, za późno zasiana. No i tak jak widzicie, wegetacja się u nas średnio rusza, no bo nie ma temperatury, no co jest zimno, ja chodzę w kurce zimowej, czapka wieje. I tak to jakoś, jakoś musimy to przetrwać. No i to ma być radykalna zmiana, 16 stopni. Dobra, nie przynudzam. Już tylko ewentualnie, jeżeli mi się uda nagrać jakieś migawki, na koniec będą migawki. Także do usłyszenia, na razie, cześć. No, jest zalane. 1000, cały Mauser poszedł. Założyłem się z ojcem, że nie pójdzie. Patrzcie, patrzcie. 1000 litrów ASL. Poszedł. Zwracam honor. 5R. Kurde, ale on nas co roku musi nas zachwycić czymś. A tu jednak popadało mocniej. Ciągnik trochę siada. Nie lepiej się do kół, ale grzęźnie. A jak ładnie rozlewa. To jest stary wyga. Wszystko na oko, co do centymetra. Tym ludziom GPS nie był potrzebny, to już tylko nam takie rzeczy czy potrzebne. Przejadę się z tobą. Raz. Trochę cię ściąga na tym pochyłku. Co robisz? Zmieniam. Będziesz jeździł góra dół, tak? Tak. Może wyjdę. Muszę tam wyszło. Kurde. To jest Wajchomatic do sterowania rakietami. Ziemia, powietrze. No jak nie urok, to sraczka, jak to się mówi. Dopiero co zaczęliśmy rozlewać. Trzeci baniak idzie i zaczęło znowu padać. Kończymy, bo jesteśmy na działkach najbardziej oddalonych od gospodarstwa. Chcemy to skończyć mimo wszystko, żeby tu więcej nie wjeżdżać. I będziemy się zawijać z powrotem. No kurczę, no trochę podgoniliśmy, bo zaraz wam powiem. Raz. Tutaj powiedzmy 3, 4, 9, 11 plus tam jeszcze będzie 4, no 15 hektarów dzisiaj to tak wciśniemy. Później to będzie męczył już sam. Ja teraz się podpinam. W ogóle ciężko, tacie,
pryskać, ma te halogeny nieszczęsne. Dopiero było widać, jak on tutaj przyjeżdżał, ja mu włączyłem LEDy, że to po prostu, nie wiem, to jest 15% tego, co te LEDy świecą. Także natychmiast trzeba wymieniać te LEDy, znaczy te halogeny na LEDy. To by było chyba na tyle, no kurczę. Nie pada jakoś nie wiadomo jak mocno, ale taka mrzawka, no nie jest to dobre. Też nie wolno zadotywać tej gleby wilgotnej. Jakby już nie padało dzisiaj, to byłoby, można powiedzieć, ok, no ale znowu pada. Się lekko przytuliliśmy do przyczepy. Puszczamy. Już wymyśliłem sposób. No chyba mogę sobie troszkę podnieść. Wymyśliłem sposób, jak naprawić ten dyszel zgięty. No zaraz najadę tylnym kołem na niego. Muszę trochę później podprostować. Później w domu ewentualnie jakimś ciężką maszyną po prostu go zacznę na betonie kłaść. Tą ciężką maszyną powinno się podprostować, na nic. Tak, ten nie zepsuje nic, co nic nie robi, no tak się mówi. No, ja chciałem puścić osobówkę, jednocześnie chciałem cofać, jeszcze nie wiadomo co na jeden raz, no tak się nie da. No, jak człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, takie rzeczy właśnie. Wygląda jak człowiek, nie ma czasu. Z tamtej strony musimy obniżać. Jeszcze niżej. Chyba sporo to było, musiało być niżej. Widzicie, jak jest przechył? Wydaje się równo. Dobra, ja go dosłownie kładę, jestem już zapięty. Trzeba delikatnie wylewać. Najpierw wylewamy tak prawie, że w poziomie, po prostu ciśnienie wody wypycha do zbiornika, pryskiwacza, a później jak już zejdzie tak 400 litrów, może śmiało do góry prosić, nic się nie dzieje. Ale to jest niebezpieczne, to jest BHP level 0, także naprawdę uczulam wszystkich, którzy to robią, uważajcie, przy tym już nie można mieć pośpiechu, można się spieszyć, cofać i narobić tak jak ja, ale słuchajcie, jeden fałszywy ruch i można naprawdę zrobić sobie krzywdę, no nie powinno tak to wyglądać, no ale no tak wygląda, no nic nie zrobimy, no mam nadzieję, że nie tylko u mnie, ale w każdym gospodarstwie prędzej czy później się pojawią na to fundusze, że każdy będzie miał profesjonalny sprzęt do wszystkiego i będzie to wszystko zgodnie z jakimiś tam normami i bezpieczeństwa i jakiegoś tam i wydajności i tak dalej. Kończę, bo już tam wieje strasznie pada deszcz. Przewieję, nie zakładam czapkę, mam jeszcze, widzicie, połowa marca, ja jeszcze w zimowej czapce, rękawice, idę tam sobie jeszcze wszystko przygotować. Także to już chyba na koniec na dzisiaj. Do usłyszenia, na razie, cześć.